Hello! Tutaj? Kulturki, kulturki! O, w tamtym odcinku zapomnieliśmy powiedzieć kulturki, kulturki! No właśnie! No i teraz to my zrobimy! Ojeju! Kulturki! Kulturki! No to możemy to nadrobić. Tutaj? Kulturki, kulturki! Kulturki. Czyli? Jeszcze drugi raz. Czyli? Maja, Ola i tym razem mama. Ale mogłoby ale... być Adam Bagdaj. Właśnie, ale Adam Bagdaj nigdzie nie ucieka. Bo mama znowu jest Adamem Bagdajem. O jakiej książce dzisiaj rozmawiamy? Ja będę dzisiaj opowiadać o książce Do przerwy 01. 01. Mi się bardzo podobała ta książka. Że ktoś ma 0, a ktoś ma 1 punkt. No słuchajcie, bo tu taki tytuł, jakby jakiś mecz był. No właśnie, no tak. To o piłce nożnej. To jest taka bardzo fajna książka. Mi się podobała, była o piłce nożnej, to też mi się podobało. No to opowiedz nam, Olu, coś więcej o tej książce. To jest Maciuś, znowu Maciuś. Ale ma takie przezwisko Paragon i wszyscy do niego mówią Paragon. Paragon? A dlaczego Paragon? Dlatego, że ja się dowiedziałam, że dlatego, że on kiedyś, ale to dopiero później się dowiedziałam, dlatego, że on kiedyś był na lekcji i pani go się zapytała, że na przykład tam chyba było, że jeśli, że chce kupić zabawkę, i co, jakieś tam ma pieniądze i coś tam, no i pani się zapytała, ile reszty musisz wydać, ile reszty wyda ci pani od sklepu, a on mówi, na pewno da ci paragon. I od tamtej pory mówią na niego paragon? Tak. Dobrze. I on tam to ma... jeszcze był? Tak, tam jest chłopak, jego kolega, który nazywa się Pająk i on też mieszka, bo oni mieszkają w Gołębniku. Tak, że to się nazywa. Że tam chyba parę pięter. Pająk. Nie, że to jest chyba parę pięter, że tam się domieszkać, a na samej górze są gołębie. O. Czyli hodują gołębie, ktoś hoduje gołębie. Nie, one tam po prostu są. A. I oni się nazywają, że to są chłopcy z Gołębnika. To jest Maciuś, Pająk, jeszcze Perełka i Mandżaro i Ignaś. I Krzysłonecki, Maja mówi, z ich drużyny. Ale Krzysłonecki przyszedł do huraganu. Czyli do innej drużyny. A jak ich tak. Drużyna się nazywa? Ich się nazywa Syrenka. Syrenka. A mi się najbardziej podobało takie coś, jak był mecz Syrenka grać! Syrenka gola! Syrenka grać! Syrenka gola! Co, znowu w Warszawie się to dzieje? Tak. I tam jest huragan, czyli taka przeciwna drużyna, oni ich bardzo nie lubią. I tam jest na przykład taki koleś, który nazywa się Julian, ale mówią na niego chyba, Maja pamiętasz? Królewicz. Tak, dlatego, że on jest taki bogaty. A, czyli ktoś, kto ma pieniądze. Tak, on ma strasznie dużo pieniędzy i jego brat też ma strasznie dużo pieniędzy. Mhm. A powiedz, Olu, co się dzieje w tej książce? W tej książce się dzieje dużo rzeczy i on tam po prostu nigdy nie chce zawieść swojej drużyny. O, jeszcze chciałam powiedzieć, on nie ma rodziców. A, z kim mieszka? Z ciocią. Z ciocią. I on zawsze jak chce, i chce mówić, że na pewno to na przykład, że na pewno ma chyba 12 on miał lat, że na pewno ma 12 lat, no to on mówi tak, jak ciocie 14. No dobrze, 13. Jak ciocie 14. Maja, jak ciocie Franie kocham, mam coś tam. Na przykład ciocie Franie kocham. Przyrzekam, jak ciocie Franie kocham. Super. I jak miałabyś powiedzieć, o czym jest ta książka, to... Głównie o piłce nożnej. Mhm. O przyjaźni. Super. I trochę o takim życiu. I on był w ogóle taki, że na początku książki oni mówili o tym, że on zarabiał butelki w ten sposób. Zarabiał, co ja gadam, pieniądze w ten sposób. Zbierał butelki ze śmieciowiska, mył je dokładnie i żadnych brudów i oddawał do sklepów. Czy wy sobie to wyobrażacie? Zbierać butelki po śmietnikach, myć je i oddawać do sklepów? Nie, ale tam tak było. A wiecie, że jak mama była mała,
to były w szkole takie akcje, że się zbierało właśnie butelki, sprzedawało albo w szkołach, albo też samemu się robiło takie akcje, że się zbierało butelki i się zanosiło do sklepu i za każdą taką butelkę można było dostać pieniądze. Teraz też niektóre butelki są zwrotne, ale no nie ma ich tak dużo jak wtedy. Wtedy wszystkie butelki można było zwrócić do sklepu. No i on i za wszystkie można było dostać pieniądze. I on w ogóle do wszystkich osób, u których pracował, mówił do pani, to była chyba pani Kazia. I on do niej mówił pani szefowo. Pani szefowo. I jeszcze miał jedną panią, domu, który mówił szefową, to była pani z wózkiem z owocami. I ona, on jej pomagał, że obierał tam różne rzeczy, pomagał jej, przestawiał tam różne rzeczy, pomagał i ciągle się pytał, czy znajdzie się jakaś robota dla mnie. Ale ona często miała dla niego dużo roboty tam. Mhm, czyli dostała jakieś zadania i tak to była jego taka pierwsza praca. Tak, za to pieniądze. I miał jeszcze trzecią pracę, że pomagał, sprzątał i różne takie rzeczy w salonie fryzjerskim. Super, taki bym u pana pracowity, pracowity chłopak. U pana Sosenki, on do niego też mówił szefie. No tak, bo każdy z tych osób to był jego szef, tak? Ale ten pan Sosenka był dla niego miły, dawał mu cukierki, dawał mu gruszeczki. Super. Nie, jego drużynie. Czyli dostała takie jeszcze dodatkowe... Tak, bonusy. Bardzo mu pomagał. O, i jeszcze jego. I jeszcze chciałabym bardzo, bo to jest bardzo ważne. On czasami ten pan Sosenka był smutny, bo oni mieli taką warszawską drużynę Polonia. Tak, nadal taka drużyna istnieje. O, właśnie. I tam ten Maciuś miał takiego swojego ulubionego gracza Stefanka. Mogę powiedzieć taką fajną rzecz. I on tam bardzo go polubił i on tam najpierw na pierwszy mecz ukradł im piłkę tej Bolonii. Ukradł im piłkę na swój mecz i potem ten Stefanek był na niego strasznie zły. Gadał z... Czyli co, oni zabrali piłkę na swój mecz taki pod Nie, to on. To on. A, ten Maciuś. I on rozmawiał z tym Stefankiem i potem okazało się, że ten Stefan... Dlatego, że okazało się, że ten Stefanek też kiedyś nie miał rodziców i wychowywał go starsza siostra i mu się zrobiło przykro i on bardzo polubił tego takiego Maciusia i on został trenerem ich drużyny. O, super, taki znany piłkarz, tak? Został tak, trenerem ich drużyny. Tak, a potem Polonia się jeszcze zaopiekowała ich drużyną i powiedziała, że jak oni będą dobrze grać, to kiedyś zostaną za tą Polonię. Super, super. Czyli, że taka młodych graczy drużyna mogła wykształcić, tak? Którzy później mogli grać w takiej prawdziwej zawodowej drużynie. Tak, i ten Stefanek jeździł tam na motorze. Ekstra. No i co? Jest kolejna książka, w której mamy takie... O, i oni chcieli wystartować w takim wielkim turnieju na całą Warszawę. Nie zdradzam, to jest zakończenie, ale mówię, że jakby tak całej książki, ten Maciuś był też bardzo odważny, bo on, jak okazało się, że ciocia Frania mu zabrała pieniądze, chociaż to było ich grupowe, bo on był skarbnikiem, to on potem pożyczył, nie powiem nam zbyt takiego tego, i uciekł. I tam, ale on tam miał jeszcze jednego fajnego kolegę, Rudego Milka, który lubił kajakować i potem tak później trochę dowiedział się, że ten Rudy Milek kajakiem sam popłynął na Madagaskar. Na Madagaskar? No. Ale to tak w przyszłości, jak był starszy, tak? Nie, jako dziecko. A jako dziecko? Dziadka zostawił w takiej tej chacie i... I popłynął sobie na Madagaskar. No właśnie, z paru babuchykami chleba. No bo daleko, co? Tak. I on mówi tak, ten dziadek mówi tak do Maciusia. 2 tygodnie już go nie ma, zadzwoniłem po milicję, ale oni dalej go nie znaleźli. Nawet łódki jeszcze nie znaleźli. Na Madagaskar. Co, Wisłą popłynął na Madagaskar? Tak. Okej. Bardzo, bardzo śmieszna książka. Bo on Wisłą wypłynął na morze. Tak, ja wiem. Do Bałtyku popłynął, a później na Madagaskar. Ja pamiętam tą książkę do tej pory z mojej półki. Z okładką taką. Z mojej półki. Z książkami. Do tej pory pamiętam jej okładkę i do tej pory pamiętam, że też mi się podobała. I też to była taka książka, która
bardzo się wpisywała w moje zainteresowania, bo ja wtedy bardzo lubiłam piłkę nożną. Oglądałam wszystkie mecze, jakie były. I grałaś. Transmitowane. No i grałam też w piłkę nożną, ale ta książka właśnie była takim super pokazaniem tego, jak to jest w drużynie piłkarskiej, jak się buduje przyjaźnie, takie koleżeństwo i jak budować taką prawdziwą, zgraną drużynę piłkarską, która może wygrywać mecze. O, jeszcze chciałam powiedzieć, że to ten Mandżaro był kapitanem. Mandżaro był kapitanem. O, i Perełka mi się bardzo podoba, bo to był ich, bo to był taki malutki bramkarz. Malutki bramkarz, był mały, ale taki sprytny, co? Tak, i on po prostu wszystkie prawie bramki obraniał. Perełka. Tak. Był taki mały. Tak. Mały Perełka. Pamiętam, że też był chyba film albo serial na podstawie tego, tej książki. To ja oglądam. Trzeba chyba poszukać. Myślę, że był czarno-biały. Z tego, co pamiętam, był czarno-biały. Jeszcze taki z, no już szkoda. Ze starych czasów. Olu, komu poleciłabyś tą książkę? Ja poleciłabym to nie tylko chłopakom, jak myśleć o piłce nożnej, ale też dziewczynom, bo to jest super książka. No właśnie, tam nie było chyba żadnych dziewczyn, co? Bohaterek. Były. No, oprócz tych pani obiu, no to nie ma. I ciotki? Tak, ciotki. Była jeszcze ciotka. Ciotka. Ale nie było żadnych dziewczynek, prawda? Chyba się nie pojawiały. Właśnie to taka ciekawa książka, że tam sami chłopcy praktycznie się tak pojawia. Tak podobało. W kapeluszu była główna bohaterka. Jeszcze była mama tego królewicza. A, okej. Okay. Ale oni tam wtedy nie wspominali nawet o żadnej mamie królewicza. Ale to nie było. Ona to nie powiedziała ani jednego słowa. Dokładnie, więc nie było tak jakby dziewczyn, ale to myślę, że też jest właśnie takie pokazanie, jak to było w tamtych czasach, bo teraz na przykład normalnie funkcjonują drużyny. Oni tam chyba dziewczęce. Nie pozwalali dziewczynom wchodzić do. No właśnie, a teraz już są normalnie dziewczyny, drużyny dziewczęce i drużyny chłopięce piłki nożnej, prawda? Już jakby jest to normalne, że no dziewczyny właśnie, grają w piłkę nożną. A w tamtych czasach to było takie nie bardzo, tak? Czyli, a ty też grasz? Dalej? Ale nie gram dalej. Ale w tamtych czasach, bo to jeszcze wcześniej było, książka się jakby dzieje, akcja książki się dzieje. W tym czasie co kapelusz? To myślę, że wtedy drużyn piłkarskich żeńskich praktycznie nie było i dziewczyny nawet w ogóle nie chodziły na boisko, nie próbowały grać w piłkę nożną. Mamo, a kapelusz to jest tym samym, co kapelusz za 100 tysięcy? Mniej więcej, myślę, że mniej więcej w podobnych czasach się to dzieje. A to tylko tego, ta ma Bachdaja. Tak. Bachdaja? Tak, żeby pamiętać, jak się pisze to nazwisko, bo już teraz wiemy, że to na pewno nie jest ostatnia książka Adama Bachdaja, przeczytamy. Prawda? Może na przykład, jeśli Maja sobie przypomni, no to może za parę odcinków już Maja opowie o wakacje z duchami? O, bo Maja już też to zna, wakacje z duchami. Wakacje z duchami. To jest też bardzo fajna książka. No jeszcze nam trochę zostało. Jeszcze Tolek Banan na przykład. Na stolce banana. Podróż za jeden uśmiech. Tak. I ta ikonie, która będzie za chwilę. Ale to chyba już nie Adam Bachtaj. Zatem teraz już się pożegnamy? Dziękujemy. Bo Maja już tu szaleje. Dziękujemy bardzo za fajny odcinek. I? Bardzo nam się podobało, bardziej niż wam. No właśnie. Do usłyszenia następnym razem. Pa! Pa!